Byłaś za oceanem. Grałaś Waltmana. Mówisz o ruchu. Wielu reżyserów. Me Too. Tak. Me Too, tak. Moje Me Too, a raczej kwestia przemocy, zaczęła się nie tam, tylko no w moim domu, za zamkniętymi drzwiami. Pamiętam twój wywiad, którego udzieliłaś 10 lat temu w Iwie Kasi Przybyszewskiej. Tak. Wstrząsający wywiad, gdzie opowiedziałaś swoją historię. Gdzie odsłoniłam, jak wyglądało moje prywatne życie. To, że świat się dowiedział o tym. Zdecydowało o tym, że przetrwałam. Ja i moje córki. Bo to była jedyna droga, jedyne koło ratunkowe. Ale inaczej po prostu bym została zniszczona. Tak. Ja i moje dzieci. 10,5 roku trwała sprawa rozwodowa. To jest niewyobrażalne. To jest ponad połowa życia mojej starszej córki, Koko. Koko ma 20 lat i prawie 2/3 życia mojej młodszej córki. Było dla mnie niezrozumiałe, że mając to wszystko, jak można to niszczyć od wewnątrz, jak można nie docenić takiego no, niesamowitego daru. Ta przemoc to była werbalna i pozawerbalna, na każdym poziomie. To była przemoc fizyczna. Bardzo często taką najbardziej wykrywalną i taką przemocą, o której się po prostu mówi i nie wiem, doświadcza albo udowadnia, to jest właśnie przemoc fizyczna. Ale ona jest, oczywiście ona jest dotkliwa, ale ona jest, to jest tylko tak na powierzchni, a przemoc psychiczna, emocjonalna i finansowa, to jest jakiś czołg, to jest jakaś bomba, to co się działo u mnie w środku, to jest wykańczające. Miałeś przyjaciół, którym opowiadałaś? Nie, ja się zamykałam w sobie, mimo że pracowałam w teatrze, codziennie przychodziłam do garderoby i widać było, że coś ze mną jest nie tak. Powiedz mi, a czy twoje dzieci, przepraszam, że to pytam, były świadkiem tych... One były małe. Były i doświadczały. Ta sytuacja to trochę taka śmierć na żywo, prawda? Tak. Matnia. Ja i moje dzieci pozostajemy bez wsparcia. To znaczy jest, nie wiem, policja, różne organy wydawały się wręcz współpracować. To ja byłam stawiana w stanie oskarżenia, że to ja jestem ta zła. Też w takim społecznym jakby ujęciu. No co tutaj budowałam, jakiś wizerunek, że fantastycznie, że fantastyczny dom, świetna kariera, jak gdyby spełnienie wszystkich marzeń. A tu nagle coś się wysypuje i pokazuje, że tam same zgliszcza w tym domu. A jak reagowali po tym wszystkim, jak opowiedziałeś o tym, reagowali twoje przyjaciele, środowisko? Był ogromny, wiesz, taki ostracyzm. Jeżeli chodzi o środowisko, to wiesz, pamiętam ten jeden moment i to naprawdę niesamowite osoby, właśnie Krystyna Janda i Jerzy Sztur. To były dwie osoby, które jak gdyby natychmiast zaproponowały mi współpracę. Jest wiele kobiet, które niestety no nie może albo nie potrafi podjąć tej decyzji takiej ostatecznej, żeby przeciąć to wszystko. To wymaga ogromnej odwagi, ale też nie ukrywajmy naprawdę wsparcia.